When I lost all that was me, when I lost all that I had. Orazo, dobra. Next. A negative experience from the past is not doing anything positive for you in the moment. Ok. Oh, powiedz mi actually, coś, czego know, nie wiem. Dobra, dalej. Want? One eternity later. Ah, now cool. Macie, czy ktoś mi w końcu po powiedz, co ja mam zrobić? That's it. And no, Just the let the go. Ty pier... Być może oglądałeś już jakiś inny film na ten temat? I to, z czym ja się spotkałem najczęściej, to porada typu Czasami przyszłość jest wyobraźnią. wyobraźnią, przeszłość jest cię tylko cię wiem, czymś no, w naszej no, pamięci i jest, jest tylko tu i teraz. I tak, jak najbardziej się z tym wszystkim zgadzam, to nie rozwiązuje to żadnego problemu mojego. Nadal powracam myślami do przyszłości. Co ja mam z tym zrobić? Fajnie, że taki jest. Popieram, że tak jest. Zgadzam się. W 1000%, ale to nie pomaga. Powiem Ci jeszcze drugą perspektywę, z jaką się spotkałem i z którą też trochę się zgadzam, trochę się nie zgadzam. Jest to perspektywa taka, że wszystko dzieje się po coś. Że na przykład ktoś był, nie wiem, molestowany, albo że miał ciężkie dzieciństwo i tak dalej po to, żeby przez te trudności wyrosnąć na silną osobę. Nie wiem czy tak jest. Wydaje mi się, że. To jest trochę wyolbrzymianie i robienie z życia trochę bajki, a wydaje mi się, że bardziej jest tak, już masz takie przeżycia, jak masz takie doświadczenia i spotkały Cię takie rzeczy, to co masz innego zrobić? Jak to przekuć zwycięstwo, bo to jest tak naprawdę najlepsze, co możesz zrobić z tym, It's jakie losy rozdaj ci karty. Osobiście miałem zawsze dobrą intuicję do rzeczy, które wydaje mi się, że będą viral, że będą popularne, że to jest jakiś tam trend, który coraz bardziej staje się globalny. Miałem tak, jak byłem nastolatkiem z rapem, wydawało no, mi się, że to będzie masowe, że ludzie będą otwierać na to głowę i że staje się to coraz bardziej popularne. Tak się stało. Miałem tak później z League of Legends. Wydawało mi się, że to będzie dobra gra, popularna na cały świat. Z Twitchem, że streamowanie to będzie kiedyś coś. Tak też się stało. Jednakże nie podjąłem wówczas odpowiednich kroków, aby coś z tym zrobić, bo no, wolałem się słuchać opinii ludzi dookoła niż swojej własnej intuicji. Bardzo mnie męczyło to, że nie podjąłem decyzji, które powinienem podjąć w momencie, kiedy powinienem je podjąć. Bardzo długo nie potrafiłem tego odpuścić, bardzo długo mnie to męczyło. Męczyło mnie też kilka innych spraw z przeszłości, o których powiem ci, jak możesz je zostawić. I jak najlepiej sobie z tym poradzić, albo po prostu jak ja sobie z tym poradziłem. Pierwszy rodzaj myśli, wspomnień i tym podobnych, które mogą cię trzymać w przeszłości, są takie rzeczy, które nadal możesz zrobić, a ich nie zrobiłeś, które wydają ci się mądrymi pomysłami albo że to jest coś, co warto jest wykonać, a jednak tego nie robisz. I tutaj niestety, ale nie ma prostego rozwiązania. Just to trzeba zrobić. It. To będzie ci siedzieć z tyłu głowy, bo to działa tak, jakbyś poszedł do pracy i nie zamknął drzwi od domu. Albo nie był pewien, czy je zamknąłeś. Będzie ci to siedzieć z tyłu głowy. Możesz to ignorować, możesz uciekać w jakieś różne inne rzeczy, możesz udawać, że tego nie ma, ale to będzie ci siedzieć z tyłu głowy. I to będzie cię niszczyć. I to będzie wpływać na twoje życie tu i teraz, dlatego że to jest tak, jakbyś miał odpaloną na komputerze jakąś grę i chciał włączyć drugą. Ta jedna cały czas chodzi w tle. Ona ci zajmuje tą pamięć ram w tej głowie. I dopóki tego nie zamkniesz, nie rozwiążesz, to cały czas będzie wpływać na Twoje życie tu i teraz, no i na Twoje życie w przyszłości. Więc tutaj to rozwiązanie brzmi po prostu just do it. Czy to jest mądre, czy to jest niemądre, musisz to zrobić, żeby się o tym przekonać. Inaczej się nie dowiesz. Słuchałbym swojej intuicji mimo wszystko, jednakże z zachowaniem zdrowego rozsądku. Druga rzecz, jaka może Cię trzymać w przeszłości, i mnie bardzo długo trzymała w przeszłości, jest to, jak ktoś wobec Ciebie się zachował, to, co ktoś Ci zrobił. To, co druga osoba wyrządziła ci krzywdę, okłamała cię, itd. I to może cię jak najbardziej trzymać w przyszłości. To inaczej można nazwać tkwieniem w pozycji ofiary. Tutaj nie ma innego wyjścia, po prostu jak wziąć za to ekstremalną odpowiedzialność, wziąć to na klatę. Wydarzyło się, ta osoba zrobiła tak, owszem, to jest jej wina, ale to jest też moja odpowiedzialność, żeby wziąć się w garść, żeby żyć dalej. Mówię tutaj również z doświadczenia. Bardzo długo dawałem sobie wciskać różny ból do głowy. Głównie to nie było tak, że ci ludzie chcieli mnie osobiście jakoś okłamywać czy mi wciskać bullshit, a sami tkwią w takim trochę bullshitie. Jak ja poradziłem sobie z wyrzuceniem tych żali, gniewu i tym podobnych z przeszłości? Pierwsza rzecz to codzienny trening. Jeśli nie zrobiłeś dzisiaj treningu, a tkwisz w jakimś negatywnym stanie, to zrób trening. Jakikolwiek. 10, 15, 20 minut. I jak już to zrobisz? I będziesz nadal w tym stanie, to wtedy możemy porozmawiać. Druga rzecz to nałogi. One bardzo często trzymają cię w przeszłości. Zauważ, że często jest tak, że ludzie na przykład zapijają smutki, paląc, myśląc o czymś, co się wydarzyło, a co już nie ma teraz wpływu na ich życie. Działa to po pierwsze na takim poziomie, że są to ucieczki, na przykład ktoś blokuje jakieś emocje, które chcą wyjść, które chcą się wyrazić, i ta osoba od razu żeby tylko to nie wyszło albo leci w melanż i woli to ignorować i żyć w takim stanie ignorance i bliss. Druga rzecz, w jaki te wszystkie złe nałogi, używki i tak dalej trzymają cię w przeszłości, to jest utrzymanie cię w starym stanie, na przykład 50 na 100. Zaczynasz trochę pracować nad sobą, zaczynasz iść w górę, zaczynasz odcinać się od tej przeszłości, ale robi się za dobrze. Wychodzisz nagle w 70 na przykład i Staje się to takie dziwne, staje się to dla ciebie jakieś takie nieznane i uciekasz na przykład znowu w te używki, nałogi, żeby wrócić do tego starego stanu. Często niestety tak jest, że na przykład ludzie pochodzą z trudnych domów, w których tu było ciężko albo byli źle traktowani, przyzwyczajają się do takiego stanu i później ciągnie się to za nimi przez całe życie, bo jest to dla nich coś znanego, w czym całe życie swoje przeżyli, i kiedy wychodzą w to nowe i lepsze, czują się dziwnie i sami zaczynają się sabotować. Bo to nowe, chociażby było nawet lepsze, jest dla nich wrogie, i występuje wówczas taka naturalna obawa przed tym nowym, nawet w przypadku, gdyby to było 100 razy lepsze. Jeśli chodzi właśnie o to, też tkwienie w tym starym, to tutaj też wchodzi w grę dieta, bo jeśli jesz takie syfiaste żarcie, niezbyt zdrowe, karmisz się toksycznym jedzeniem, tak naprawdę, no to w tej toksyczności swoim samopoczuciem będziesz tkwił. I będziesz się cały czas sprowadzał znowu do tego stanu, powiedzmy, 50 na 100, do tych niższych wibracji. No i trzecia rzecz to jest energetyka. Trochę mi czasu zeszło, żeby to rozkminić, i to jest grube, i postaram się to wytłumaczyć najlepiej jak potrafię na swoim przykładzie. I tutaj jest potrzebna świadomość, żeby do tego dojść. Nie da się tego rozkminić na poziomie umysłu, nie mogę ci tego przekazać wiedzą, tak, żebyś to sam rozkminił. Bo zauważ, że cokolwiek bym nie chciał przekazać do Twojego umysłu, to tkwi on w jakimś schemacie. On sam jest jakimś schematem, w którym cały czas się kręci. Kiedy tam będzie chciał wejść coś nowego, to siłą rzeczy, nawet jeśli to jest coś nowego, to musisz to przetworzyć tym swoim starym umysłem. I on ci poda wszelkie powody na to, że to nowe jest złe i nie jest prawdą. Powiedzmy, że ja pukam teraz do Twoich drzwi, i próbuję Ci coś pokazać, dać Ci jakąś wiedzę, ale że sto razy wcześniej. Ktoś zapukał do twoich drzwi i uciekł, otwierałeś drzwi i było pusto, to teraz ja pukam za sto pierwszym razem i ja tam stoję na ciebie czekam i chcę ci coś dać, ale że sto razy wcześniej tam nikogo nie było, powiesz sobie, okej, okay, dobra, tam nikogo nie ma. Tam znowu otworzę te drzwi i tam nikogo nie będzie. Bo się do tego przyzwyczaiłeś, to jest schemat, w którym żyjesz i znajdziesz sobie każdą wymówkę na to, że tak nie jest, że nie mam racji i że to stare jest prawdą. Mimo wszystko... Zapukam i spróbuję Ci tę wiedzę przekazać. O co chodzi z tą całą energetyką, z tym poziomem energetycznym? Ja jako energię traktuję zbiór naszych myśli, naszych zachowań, naszych emocji, tego, jaką jesteśmy osobą, jak się wyrażamy, jakie mamy przekonania. To wszystko jest powiedzmy to, jak my się wyrażamy. To jest powiedzmy nasza energia, no nie? Ja przez większość życia tkwiłem, powiedzmy, w takim schemacie, w takiej energii, że ja byłem takim chłopcem, który siedział w swoim pokoju, zamknięty w swoim pokoju. Były przekraczane moje granice osobiste, bo każdy mógł sobie do tego pokoju, kiedy chciał wejść. Mimo tego, że stawiałem granice i mówiłem, no, chcę mieć jakąś swoją przestrzeń osobistą. Mam prawo do tego, że mam jakąś swoją przestrzeń. Starałem się stawiać te granice, starałem się coś z tym robić. To mimo wszystko było to cały czas łamane i robiono przeciwko mnie. Nie miałem takiego stuprocentowego prawa do głosu, jakie chciałem mieć. A że byłem dzieckiem i mi wmawiano, że to jest normalne. No, to w takim czymś tkwiłem, bo byłem tylko głupim dzieckiem. I że tak, i że w ten sposób wciskano mi do głowy przez powiedzmy 10-15 lat, to nauczyłem się tego, że to jest normalne. I właśnie w tym starym cały czas tkwiłem. Jak bardzo bym nie chciał pójść w życiu do przodu, jak bardzo bym nie forsował tego, że chcę uciec od tego starego schematu, że chcę się od tego uwolnić, że chcę żyć pełnią życia, że chcę spełniać swoje marzenia, jak bardzo bym nie szedł do przodu, tak taka guma ściągała mnie to cały czas wstecz. Bo czegoś nie przerobiłem, bo tkwiłem w tej starej energii i w tym starym schemacie. Bo wracałem do tego starego stanu cały czas. W pewnym momencie powiedziałem sobie: Dość, muszę to jakoś przerobić, muszę to rozkminić, bo będę cały czas, tak, całe życie się kręcił jak chomik w kółku. Rzuciłem pracę jako programista. Przeprowadziłem się do innego zupełnie miasta, gdzie nikogo nie znam. Nie ma starych bodźców, które by na mnie wpływały. Potraktowałem to sobie jako taki powiedzmy czyściec, tak, żeby. Dojść do tego, kim naprawdę jestem, ile naprawdę jestem wart, jaką naprawdę jestem osobą. Kiedy odetnę to wszystko dookoła, co na mnie wpływa. I powiem Ci, jaka była to u mnie świadomość, jaka to była powiedzmy energia i w jaki sposób udało mi się to w końcu dostrzec. Słuchałem takiego YouTubera bardzo często, on się nazywa Aaron Doty. On opowiadał o tym, że jak był nastolatkiem, razem z jego bratem był wykorzystywany przez macochę, która była narcyzem i która zmuszała jego oraz jego brata do ciężkiej pracy. Nie mieli żadnych wygód. Wstawali wcześniej rano, ciężko pracowali i później byli po prostu zamykani na klucz, praktycznie. I że takiego czegoś był nauczony za dzieciaka, to później to się cały czas powtarzało. I on dał się wykorzystywać, bo to było dla niego normalne, bo tak został wychowany. Do takiego czegoś został przyuczony, praktycznie wytresowany. Później zatrudnił się w firmie Barnes New York, gdzie zajmował się, bodajże sprzedawał buty, i tam również trafił na taką samą menadżerkę, która była praktycznie tą samą osobą. Tylko w innej skórze, bo on znowu na poziomie mentalnym, emocjonalnym wyrażania się był tą samą osobą i odtwarzał w kółko ten sam film. Zmienili się tylko aktorzy w tym filmie, ale to był cały czas ten sam film. I u mnie było tak samo. Odtwarzałem jeden i ten sam film. Zmieniałem pracę z jednej na drugą, zatrudniałem się tu, zatrudniałem się tam. Jeśli to była dobra praca, która dawała mi szansę na rozwój, była dobrze płatna, i byli tam spoko ludzie to albo podejmowałem podświadomie takie działania, że z czasem się z niej po prostu zwalniałem, bo znajdowałem sobie jakąś wymówkę, albo jakoś podświadomie doprowadzałem do tego, że zostałem z niej zwolniony. Finalnie po to, żeby trafić w dokładnie takie samo miejsce, w jakim byłem, jako ten chłopiec, który siedzi w swoim pokoju i łamane są jego granice i ktoś chce mu wejść na głowę i nie szanuje go i go nie respektuje. Doprowadzałem zawsze do takiego samego filmu, zawsze do takiego samego scenariusza. Przez chwilę było inaczej. Zmieniłem pracę, zmieniłem otoczenie, przeprowadziłem się, zrobiłem to, to i to, ale dopóki nie zrobiłem takiej drastycznej zmiany, właśnie z tym Ciechanowem, gdzie rzuciłem zupełnie pracę, zupełnie odciąłem się do otoczenia i zmieniłem miasto, dopiero ten czyście, z którym się zamknąłem tutaj w pustym domu, w którym mieszkam, pozwolił mi to sobie uświadomić, bo było tak dużo schematów. I że przeżyłem w takim stanie przez powiedzmy 15 lat, to byłem do tego tak mocno przyzwyczajony, cała moja neurologia, cała moja energia, powiedzmy, cała moja podświadomość, że siłą rzeczy cały czas to odtwarzałem w kółko i w kółko i w kółko. I to działa nie tylko jeśli chodzi o powiedzmy pracę, to będzie działać też jeśli chodzi o twoje relacje. Na przykład w dzieciach się naogląda relacji matki z ojcem, gdzie ojciec traktuje kobietę no. Powiedzmy delikatnie słabo. I on później też będzie odtwarzał taki sam schemat w swoich relacjach z kobietami, bo takiego czegoś się naoglądał w domu. I będzie znajdował sobie coraz to kolejne kobiety. Każdy ten związek, jaką by kobietę nie znalazł, będzie wyglądał tak samo. Będzie to ten sam film, tylko inni aktorzy. W kółko będzie odtwarzał tę przeszłość. Jak tutaj pożegnać się z przeszłością? Jak tutaj przeciąć ten schemat? Jak go zakończyć? Jak przestać? Powtarzać w kółko jeden i ten sam film. Musisz się zmienić jako osoba. Musisz się transformować z jednej osoby w drugą. Musisz zmienić swoje zachowanie. Jeśli zachowujesz się tak, że są deptane Twoje granice osobiste, że ludzie ci wchodzą na głowę, że cię nie szanują, tak było na przykład w moim przypadku, musisz zacząć te granice stawiać, wymagać tego szacunku, walczyć o niego, i dopiero wtedy będziesz w stanie wyjść z tego starego schematu w nowe. I dopiero wtedy będziesz w stanie. Iść dalej w życie. Oczywiście będzie to zależało od tego, jaki jest twój schemat. Jak powiedzmy na poziomie energii odtwarzasz to, w czym żyłeś przez całe życie. To może być naprawdę różne. I to może wpływać na wiele aspektów twojego życia. U niektórych jest to naprawdę dobre. I oni nie chcą zupełnie tego zmieniać. Bo na przykład ktoś jest wychowany w dobrym domu. Tak zwani bananowcy, którzy nic nie robią. A te pieniądze im przychodzą i wszystko od życia mają. I oni sami nie wiedzą jak to jest. Oni po prostu odtwarzają schemat. Jeśli jednak jesteś tą osobą po drugiej stronie spektrum, to wymaga to pracy nad sobą, samodyscypliny. Nie ma na to prostej odpowiedzi. Po prostu z jednej osoby musisz się stać z drugą. Z osoby, która tkwi w takim schemacie, musisz się stać osobą, która będzie w drugim, wybranym przez siebie, innym, lepszym. W filmie innej wersji rzeczywistości musisz podjąć świadomą decyzję, że zamiast zachowywać się tak, zachowujesz się tak, zamiast być takim gościem, jesteś takim gościem.